Siema, Erceświry. Tradycyjnie wita was samozwańczy król Erterów, czyli ja, oraz Kciuk Uśmieszek. Wiecznie uśmiechnięty, choć z deka szurnięty. Moi drodzy, moi kochani, przeprowadzimy dzisiaj unboxing i test czegoś małego i czegoś fajnego. A czego? A moi mili, właśnie tego. Moi drodzy, jest to kajak, jest to właściwie zabawka, ale powiem wam, jestem zaskoczony nią. Dowiecie się, dlaczego jestem zaskoczony, oczywiście na końcu tego filmu. A teraz za chwilę mówię, przeprowadzimy unboxing, krótkie testy, jak to pływa, włącznie z tym, że będzie też pływało na morzu. Ale posłuchajcie, tego typu pływający pojazd nie jest przeznaczony do pływania na dużych akwenach. Znaczy, można pływać pod warunkiem, że nie ma dużych fal, więc na morzu popływa dla jaj. Także powiem wam na początku, że zakupiłem to na AliExpress. Link do mojego zakupu macie oczywiście tutaj w opisie bądź w komentarzu, w zależności gdzie film umieszczę. Powiem wam, że kosztuje to około 60 zł, więc jest naprawdę mega tanie. Jest to raczej zabawka niż model, chociaż powiem wam, że z racji pewnych cech można to nawet pod model wziąć sobie, podciągnąć, ale powiedzmy, że zabawka. Także moi mili, przechodzimy do szybkiego unboxingu, potem do testów, jak to pływa. Przy okazji wam pokażę też, jak to się obsługuje, a na końcu powiem wam moje spostrzeżenia na temat tej zabawki. No to moi drodzy, zaczynamy unboxing. Co do pudełka, to wam zbytnio nic nie powiem na temat oryginalnego, bo do mnie przyszło tak zapakowane. Jest to pudełko zastępcze. W środku co otrzymujemy, już wam pokazuję. Moi drodzy, to jest wszystko, co otrzymujemy w środku. Zacznijmy od instrukcji. Dostajemy prostą instrukcję. Warto sobie przejrzeć. Macie tu podstawowe informacje, jak włożyć baterię, jak włączyć model, jak pewne rzeczy robić na początku. Następnie dostajemy tutaj, widzicie, torebeczkę. W torebeczce jest prosta ładowarka na USB z kabelkiem oraz mamy dwie dodatkowe śruby, tak, bo kajak jest na śruby. Otrzymujemy oczywiście pilota. Pilocik jest na... Już włożone są baterie, bo pływam na dwa mniejsze paluszki. W ten sposób wkładamy. Otrzymujemy kajak i wiosełko. Moi drodzy, to wiosełko zakładamy temu jegomościowi na wcisk. Tak śmiesznie trochę wygląda. Kajak naprawdę jest... Wrażenie dotykowe, solidne, bardzo fajnie wygląda, fajnie spomalowany, jest bodajże trzy odmiany kolorystyczne tego kajaka. Kajak ma diody LED, które załączają się, kiedy włożymy kajak do wody. Tutaj ma przeciwwagę, jak widzicie, trzeba ją rozłożyć, to nawet chyba producent nam pisze w instrukcji, z tego co pisałem, żeby kajak mógł prawidłowo pływać i się nie przewracał. Chociaż kiedy tego nie rozłożymy, on też pływa po równej wodzie. Przy falach będzie miał gorzej, ale jak to rozłożymy, to naprawdę całkiem fajnie pływa. Już mówię, że pływa, bo już tym troszeczkę pływałem. Jest na dwie śruby, ale powiem wam jedną rzecz. No zaraz dojdziemy do pilota. Nie mogę teraz włączyć, ponieważ posłuchajcie, kajak włącza się w momencie, kiedy go włożymy do wody. Ma czujnik wody i wtedy zaczyna pracować i współpracować z pilotem. Na pilocie, tutaj pokażę wam, pilot jest w taki sposób do jednej ręki. Naprawdę powiem, dosyć wygodnie się tym steruje. Włączamy tutaj tym przyciskiem. Słuchajcie, pozostałe przyciski, te są ślepe. Te niby można wcisnąć, ale nie zauważyłem, żeby do czegoś służyły. Tutaj mamy sterowanie. Przód, tył, oczywiście lewo, prawo. Tu mamy przycisk, który jak wciśniemy, powoduje to, że nasz kajakarz przestaje machać wiosłem, bo moi drodzy, ten kajak w momencie, kiedy włożymy do wody, jest włączony ten przycisk, załączymy, ten gość się przechyla i macha wiosłami. Powiem wam, powoduje to, że on płynie. To nie jest tak, że tak sobie macha, by pomachał. To naprawdę powoduje, że on trochę płynie, nie jakoś, nie wiadomo jak żwawo, ale płynie. Ale generalnie do pływania służą te dwie śruby i tutaj powiedzmy się steruje, pływa przód, tył. Kiedy wyłączymy machanie, możemy włączać i wyłączać machanie tymi wiosłami przez tego kajakarza, wtedy on przestaje i możemy na samych śrubach pływać. Powiem wam, wrażenie dotykowe, takie wizualne, jest naprawdę mega pozytywne. Jest to coś, czego nie będziecie się wstydzić, jeżeli nawet komuś dacie na prezent, dziecku
czy nawet znajomemu. Jest to naprawdę mega tanie, ja uważam, że mega fajną frajdę może sprawić. Pilot też jest dosyć taki poręczny, powiem wam, idealnie w pewien sposób dopasowany do tej zabawki, tak, do funkcji. No dobra, moi drodzy, teraz przejdziemy może do bardziej do konkretów. Pokażę wam, jak ta śmieszna zabawka. Posłuchajcie, to jest niby zabawka, ale czym dłużej mam z nią do czynienia, to zaczyna mi to trochę nawet pod model podchodzić. Ale dobra, pokażę wam, jak pływa, czyli przechodzimy do testów. Także pierwsze testy w wannie przeprowadzimy. Moi drodzy, wpierw oczywiście włączamy pilota. Tu się włącza tym przyciskiem. Te pozostałe do niczego nie służą. Tylko ten tutaj joystick służy do sterowania oraz ten przycisk do włączania tego, aby nasz tutaj, powiedzmy, pływak machał wiosłami. Przede wszystkim musimy, posłuchajcie, tutaj wziąć tą przeciwwagę, rozłożyć. Dzięki temu kajak o wiele lepiej pływa. Kajak ma czujnik, który powoduje, że po włożeniu do wody się włącza. Patrzcie, pyk. No i włączamy. Posłuchajcie, steruje się tym joystickiem, tak? Standardowo przód, tył, skręca się. Tak, widzicie, tak pływa. Tutaj z tyłu ma dwie śruby. Zapytacie się, co zrobić, żeby machał wiosłami. Posłuchajcie, naciskamy ten przycisk. Widzicie? I zaczyna machać. I posłuchajcie, jak macha, to też pływa. Nie trzeba używać, powiedzmy, śrub. Trochę skręca czasami, ale słuchajcie, dalej patrzcie. Tym się steruje. Także mówię, samymi wiosłami też potrafi. Tak samo się wyłącza. O, proszę, wyłączamy. Jak widzicie, kajak ma diody. Teraz zgaszę światło i zobaczycie, jak to wygląda po ciemku. O, po ciemku mamy tak. Różne światełka nam się palą. Łączymy wiosełka. No i widzicie, mamy specjalne nocne efekty. Powiem wam, naprawdę zabawa jest fajna. Te diody służą jeszcze do jednej rzeczy. Moi drodzy, kiedy nam się rozładuje już bateria w kajaku, to wtedy te diody zaczynają mrugać. Możecie mi uwierzyć na słowo, że tak jest, bo już pływałem, tak się działo, nie wiem, czy teraz się stanie, zobaczymy, popływamy trochę i zaraz może zacznie mrugać, bo już wiem, że bateria jest na wykończeniu tutaj. Kiedy rozładuje nam się bateria, jak widzicie, zaczyna mrugać dioda w kajaku. To znaczy, że trzeba po prostu wziąć i dopłynąć nim do brzegu, gdziekolwiek tam pływamy. Na pewno baterii starczy na dopłynięcie. Także teraz pokażę wam, jak pływa na jeziorze i na morzu.
Okej, moi mili, jesteśmy po unboxingu i po testach. Powiem Wam jedną rzecz. Zanim to kupiłem, to się tak bardzo długo nad tym zastanawiałem. Widziałem jakieś krótkie filmiki, jak to pływa. I wziąłem to dlatego, że było niedrogie. Powiem Wam, nie żałuję, że to wziąłem. Nawet przez to, że to wziąłem i się tym pobawiłem, trochę to podciągnę pod, moi drodzy, pod model. Jest to naprawdę coś mega fajnego, mega taniego. Ja się tym mega fajnie bawię i tak jak widzieliście, to najlepiej sprawdza się powiedzmy w zbiornikach typu wanna, baseny, tudzież powiedzmy jakieś zbiorniki, gdzie nie ma za dużych fal. Przy za dużych falach oczywiście nie ma to za zbytniej racji bytu, ponieważ no wiadomo, jest za małe, ale przy mniejszych zbiornikach bardzo fajne. Ja uważam, że to jest najlepsze na wszelkiego rodzaju, powiedzmy, baseny takie ogrodowe, te takie stawiane, kupne, gdzie może na przykład tata z synem, z córką, no nieważne, rodzic z dzieckiem, bardzo fajnie się pobawić, kupić takie dwa i się pościgać. Jest naprawdę mega frajda, do tego typu rzeczy będzie to ok. Powiem Wam, że jest to naprawdę dosyć stabilne dzięki temu obciążnikowi z drugiej strony. Co jest fajne, na pewno jest fajne to, że ten kajak załącza się w momencie, kiedy włączymy go do wody, czyli ma czujnik. Jest bardzo fajne to, że macha, tak? Macha tym. I posłuchajcie, tak jak widzieliście, jest pilot, gdzie mamy sterowanie, tak? Że załączają nam się tutaj te dwie śruby. To kiedy te śruby nie pracują, kiedy wyłączymy, to posłuchajcie, on machając tymi wiosłami, ten kajak też płynie do przodu, czyli powiedzmy spełnia rolę takiego kajaka z wiosłami, tak? Ale oczywiście o wiele lepiej pływa się śrubami, do tego te śruby tutaj służą, aby fajnie się pływało. Jest bardzo fajne, że jest też podświetlany, czyli to jest bardzo fajne, powiedzmy, kiedy robi się ciemno, szarówka, albo mamy noc. Na pewno to powoduje, że to, że ten produkt jest o wiele bardziej, powiedzmy, atrakcyjny wizualnie, bo raczej nie służy to do jakiegoś dalekiego pływania, no z racji tego, że to jest coś malutkiego i nie będziemy nie wiadomo gdzie pływali po jakichś zbiornikach, tym bardziej, że to służy do pływania po małych zbiornikach i do takiej typowej zabawy. Powiem Wam, uważam, że jest to mega fajny i mega udany produkt. Jest też wesoły z racji tego, no z samego wyglądu. No on na dzień dobry stwarza takie, no uśmiech na twarzy, daje uśmiech na twarzy, a to najważniejsze. A poza tym całkiem zgrabnie i fajnie to pływa i daje, no jak widzieliście, dużo frajdy i zabawy. Powiem Wam, nie sprawdzałem dokładnie na ile starczy bateria, ale myślę, że jak w tego typu produktach spokojnie popływamy koło 15 minut. Ładowanie tutaj mamy oczywiście na stałe wbudowaną baterię. Ładujemy tutaj wkładając końcówkę kabla. No i co? Moi drodzy, no i z mojej strony mega to polecam. Naprawdę, za tą cenę no chyba nic śmieszniejszego i fajniejszego, bo to te dwie funkcje nie znajdziecie. Także co, moi drodzy, dziękuję za uwagę. Polecam się na przyszłość. Nie zapomnijcie dać suba, obserwacji, tych innych takich YouTube'owych, TikTok'owych i tych innych social mediowych pierdółek. Trzymajcie się. Do następnego razu. Żegna Was kciuk uśmieszek wiecznie uśmiechnięty, choć z deka szurnięty. Trzymajcie się.